Dzisiaj w kościele parafialnym w Konstantynowie uroczystość, na którą kto bardziej czekał? Pan Józef czy i również rodzina? Rodzina, całe życie rodzice Józefa czekali na jakąś wiadomość, no ale niestety przyszły takie złe informacje, że już nie żyje, tylko gdzie, kiedy, jak, nic nie wiedzieli na temat jego śmierci, miejsca pochowania. No, spełniły się oczekiwania, aczkolwiek nie ma ich już. Nie doczekali. Nie doczekali się. I brat również, siostra, gdzie jestem synem brata Józefa Stanisława. Czyli bratankiem. Bratankiem. Kim był pan Józef? Ile wiemy o nim? No, był to żołnierz AK działający w zgrupowaniu Młota. No a później niestety, ale ucieczka na tereny zachodnie przed aresztowaniem, no i karą śmierci, która już mu tak groziła. Już został wyrok wydany wcześniej, w 1945 roku. Więc jeszcze by kilka lat działał tam. No, dokładnie co wiem, informacje tylko takie, które IPN mi przekazał. Natomiast osobiście no nie znałem, bo był za młody, a tatuś niewiele chciał opowiadać, ponieważ mówił, że czas odszedł, nie ma i trzeba się z tym pogodzić. Nie ma do niego co wracać. Natomiast kim był pan Józef Boś, jeśli chodzi, gdzie mieszkał, gdzie się urodził, jak go tu pamiętacie, do kiedy był tutaj? Urodził się w Boninie, to jest gmina Sarnaki, w parafii tutejszej konstantynowskiej. Natomiast przebywał do 1945 roku, był tutaj i w 1945 roku uciekł przed, no, wiedząc o tym, że ma już wyrok śmierci wydany, uciekł z tych terenów pod pseudonimem, pod nazwiskiem Wilczak, gdzie się ukrywał do 1948 roku. W 1948 roku został przez NKWD schwytany. Sprzedał go znajomy, który był w NKWD i powiedział, że, bo on był pod pseudonimem Wilczak, natomiast powiedział, co tu Boś robi, i wtedy go schwytali. Wieźli i uciekł im z konwoju. W jaki sposób, to są niewiadome. W każdym razie na pewno nie wypuścili go grzecznie, powiedzieli, Józek, idź sobie. Rozumiem, że sprawa była na tyle ważna dla rodziny, że do tej pory IPN nad tą sprawą pracował. No i dzisiaj mamy chyba rezultat tego wszystkiego. No właśnie, jest to uwieńczenie jak gdyby tych starań na rodziny, zwłaszcza, że będzie pochowany blisko swoich rodziców i brata i siostry. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Uroczystość pogrzebu żołnierza niezłomnego, w zasadzie nie mieszkańca gminy Konstantynów, ale parafianina z parafii Konstantynów, świętej pamięci Józefa Bosia, pseudonim Lot Franek, pochodzącego z Bonina, który utożsamia się, ma tutaj swoją rodzinę, swoich potomków i cieszymy się, że odnaleziono szczątki zaginionego, ostatniego niezłomnego żołnierza Pomorza Zachodniego i one trafiają do grobu w sąsiedztwie rodziny, w sąsiedztwie swoich rodziców, rodzeństwa i dzisiaj ta uroczystość taka może smutna, tak jak pan redaktor wspomniał, ale też i piękna złożenia tych ostatnich szczątków tego żołnierza na grobie na cmentarzu parafialnym w Konstantynowie. Jak pan myśli, dużo jest jeszcze takich szczątków w tym momencie, gdzieś pogrzebanych, nawet nie wiadomo gdzie, gdzieś pod drzewem, gdzieś w środku lasu, gdzieś pod kamieniem mieszkańców Konstantynowa, gdzie rodziny szukają, liczą na to, że informacje o tych osobach się pojawią. No nie mamy ich za wielu, ale takowe informacje w środowisku krążą, no one czasami mają taki różny charakter, ale na pewno są jeszcze tacy, których nie odnaleziono, których nie rozszyfrowano, którym nie stwierdzono ich miejsca gdzie są pochowani, gdzie oczekują na jakieś takie
jak gdyby ponowne powstanie i uświadomienie tego, że byli naprawdę faktycznie tymi żołnierzami niezłomnymi, czyli byli osobami, które walczyły w podziemiu i z władzami komunistycznymi. Myślę, że to jest takie istotne. Myślę, że młodzi ludzie może troszkę inaczej do tego podchodzą, bo oni tego nie przeżywali, ale my jesteśmy, przynajmniej ja też z tego pokolenia, które tam coś, przynajmniej cząstkę tego okresu pamięta i wie, jakie to były czasy, a dzisiejszy bohater Józef Boś to w sposób szczególny to udowodnił, bo szczególnie Pomorze Zachodnie jest mu wdzięczne, bo tam jego działalność była wyjątkowa. Józef Boś, pseudonim Lot Franek. Urodził się 19 września 1924 roku w Boninie, gmina Sarnaki, w rodzinie Stanisława i Rozalii Bośów. Uczestnik konspiracji niepodległościowej współpracujący z grupą Władysława Łukasiuka, pseudonim Lot. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał w 1947 roku na Pomorze Zachodnie. Aresztowany w 1948 roku przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gryficach. Po ucieczce z konwoju ukrywał się przez kolejne 4 lata, działając przeciwko kolektywizacji wsi. Przeprowadzał akcje propagandowe i ulotkowe przeciwko tworzeniu w Polsce sowchozów i kołchozów. Utrudniał ich funkcjonowanie poprzez niszczenie należącego do tych spółdzielni mienia. Przeprowadzał rozmowy z rolnikami o konsekwencjach tworzenia takiej formy własności ziemi. W wielu wsiach obejmujących teren jego działania nigdy nie zdołano utworzyć państwowych gospodarstw rolnych, ani zmusić rolników do wstąpienia do spółdzielni. Zamordowany 11 września 1952 roku w pobliżu wsi Krzepocie, w zasadzce przeprowadzony przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, wsparty 12 pułkiem KBW ziemi szczecińskiej. Po dzień dzisiejszy podziwiamy w Egipcie piramidy. Co to są piramidy? To są grobowce. Po dzień dzisiejszy nie wiemy, w jaki sposób powstały. Pokazane grobowce, które składały ciała zmarłych faraonów. Wcześniej jeszcze je balsamowano. Egipcjanie też byli przekonani, że jak każdy zmarły, stając przed Ozyrysem, musi się właściwie zaprezentować. Mieli taki zwyczaj, że każdemu zmarłemu wkładali taki pergamin, który miał służyć obronie. Nie pozwoliła mu jednak żyć tak, jak chciał.
został rozpoznany i w tej sytuacji zdecydował się na ponowną konspirację w lasach i ziemiankach. Żył w bardzo trudnych warunkach, korzystał z pomocy dobrych ludzi i stale wymykał się ludziom złym. Pomagał miejscowym rolnikom opierać się przymusowej kolektywizacji. Przeżył jedną próbę aresztowania, ale poległ przy kolejnej. Budzi wielki respekt upór, z jakim działał świętej pamięci Józef Boś. I to w czasach, gdy zbrojny opór przeciwko komunistycznej władzy już wygasł, a w zamian narastało coraz większe poczucie bezsilności. Był jednym z ostatnich uczestników owego powojennego, niepodległościowego zrywu, gdy zginął w 1952 roku podczas łubeckich obławów. Miał zaledwie 28 lat i przed sobą całe jeszcze życie. To życie nie tylko zostało przerwane, ale także skazano tego człowieka na zapomnienie. Spoczął na cmentarzu w Szczecinie, w bezimiennym grobie. Taki był właśnie los wielu zamordowanych ofiar stalinowskiego terroru. Dzięki wieloletnim poszukiwaniom i zaangażowaniu pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, świętej pamięci Józef Boś nie jest już jednym z bezimiennych bohaterów i męczenników spoczywających w dołach śmierci. Dziś możemy przywołać jego imię, uczcić go godnym pochówkiem. Najważniejsze jednak jest to, że jego ofiara nie poszła na marne, ponieważ my dziś możemy żyć w wolnej Polsce. Odpoczywaj w pokoju świętej pamięci Józefie. Dzisiaj możemy w sposób godny pożegnać naszego bohatera. Pamiętajmy o jego odwadze, determinacji i poświęceniu dla naszej ojczyzny. Jego działania na rzecz wolności i niepodległości Polski są przykładem dla nas wszystkich. Jego duch i dziedzictwo pozostają z nami. Jest to dla mnie doniosła chwila, tym bardziej, bo z tej gminy, z gminy Sarnaki, pochodzą moi dziadkowie i moja mama. Wyrażam dziś podziw i wdzięczność za postawę pana Józefa, jako wnuk żołnierza Armii Krajowej i więźnia stalinowskich obozów na Syberii. To on i jemu podobni, nasi dziadkowie i nasi ojcowie, wywalczyli nam wolną Polskę. Ale jak mówił świętej pamięci, święty Jan Paweł II, wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność trzeba pielęgnować i o nią dbać. I taka jest powinność dzisiejszego pokolenia Polek i Polaków. Cześć i chwała bohaterom. Dołóżmy wszelkich starań, żeby pamięć o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego była stale przekazywana i umacniana. Jesteśmy to winni tym, którzy dla niepodległości złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Niech spoczywa w pokoju. Z wyrazami szacunku Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Dziękuję. Po II wojnie światowej Sowieci mieli ogromny problem, aby Polskę zsowietyzować. Polska nie nadawała się ani do kraju rad, ani nawet do obozu państw socjalistycznych. Zawsze różniła się od pozostałych krajów. W Polsce pozostał niezależny kościół, w Polsce pozostało prywatne rolnictwo. Choćby w ten sposób Polska różniła się na tle innych krajów, ale to właśnie dlatego, że Polacy tworzyli polskie państwo podziemne, a po II wojnie światowej również opór z bronią w ręku. Żołnierze niezłomni, których nazywamy również żołnierzami wyklętymi, nie pozwolili na sprawne sowietyzowanie Polski. Wreszcie ogromny opór polityczny PSL Mikołajczykowskie, które
zgromadziło w swoich szeregach wiele tysięcy osób, które walczyły politycznie o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Przygotowywały wybory w roku 1547. I mimo pokonania żołnierzy niezłomnych, mimo sfałszowanych wyborów w 1947 roku, nadal naród mógł opierać się o wolny, niezależny Kościół, który również przeżył swoje prześladowanie w najtrudniejszych latach stalinizmu. Ale wszystkie te postawy, zarówno walka z bronią w ręku, jak też opozycja polityczna, jak również postawa Kościoła rzymskokatolickiego, wszystko to doprowadziło do utrzymania w Polsce poczucia pewnej niezależności od władzy narzuconej z Moskwy. Wreszcie postawa takich osób jak Józef Boś zaowocowała. Wydała owoc w latach 80. poprzez narodzenie się szerokiego ruchu Solidarności. Ruchu, który nie tylko zapoczątkował wolną Polskę, ale ostatecznie doprowadził do końca Związek Sowiecki i do wyzwolenia całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś uczestnicząc w tym pogrzebie, nie tylko wracamy do tamtego okresu, ale można by mówić, że zamykamy klamrą walkę o niepodległość, o suwerenną Rzeczpospolitą, która została rozpoczęta przez tamto pokolenie, a dokończona, domknięta przez pokolenie Solidarności. Cześć pamięci wszystkim tym bohaterom, cześć Józefowi Bosiowi. Dzisiejszy dzień to zwycięstwo Józefa Bosia, na które tak długo musiał czekać. Dopiero tu i teraz możemy powiedzieć o godnym pochówku, na który sobie zasłużył niezłomną postawą, konspiracyjną działalnością i przedwczesną, tragiczną śmiercią. Powrócił do swoich korzeni i spocznie na cmentarzu parafialnym w pobliżu swoich rodziców, brata i siostry. Myślę, że dziś jest szczęśliwy. Pomimo tych tragicznych wydarzeń sprzed 72 lat, dziś rodzina naszego bohatera osiągnie duchowy spokój. Doczekała się prawdy i może godnie i z należnymi honorami pochować swojego krewnego. Dziś, gdy on po ponad 72 latach lot wraca w rodzinne strony i zostanie pochowany z pełnym szacunkiem w poświęconej ziemi, niepodległa Polska choć w niewielkim stopniu spłaca dług wdzięczności swojemu oddanemu synowi. Trumna ze szczątkami naszego bohatera jest dla nas potomnych także przypomnieniem, iż powinnością nas wszystkich jest dbanie o pamięć żołnierzy niezłomnych, którzy stanęły wzorem prawdziwego patriotyzmu oraz umiłowania ojczyzny, nawet za cenę własnego życia. Spoczywaj w spokoju. Z wyrazami szacunku zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, dr habilitowany Krzysztof Szwak. Słów tutaj padło, panie prezesie, ze strony pana w kierunku dwóch panów, którzy przyjechali do nas aż z Kamienia Pomorskiego. Tak, jest to naprawdę świetna ekipa doskonałych fachowców, która uczestniczyła w śledztwie dotyczącym poszukiwań szczątków zamordowanego Józefa Bosia. Bez ich udziału, bez ich wsparcia merytorycznego, bez ich pasji, którą wkładają w swoją pracę, tego efektu byśmy nie osiągnęli. Wielokrotnie podchodziliśmy do tematu, jeżeli dobrze pamiętam, to ze trzy czy cztery razy poszukiwania prowadziliśmy w różnych wytypowanych miejscach. Ale konkretnie właśnie pana Bosia? Konkretnie pana Bosia, gdyż wskazania były bardzo ogólne. Dodatkowo poszukiwaliśmy także miejsca tej zasadzki, gdzie został zamordowany i to także dzięki panom ze stowarzyszenia udało się osiągnąć. Mowa była o tym, że w Kamieniu Pomorskim, tam w waszych okolicach, w miejscu, gdzie znaleźliście szczątki dzisiaj pochowanego pana świętej pamięci Bosia, pozostały artefakty. O czym była mowa? Jakie artefakty mogły tam pozostać? Tam została siekierka, którą używał, miski różnego rodzaju metalowe. W tym były także widelce, sztuczce różnego rodzaju. Czyli to był bunkier bądź ziemianka, gdzie się pochowali? No, taka okolica tej ziemianki, bo ziemianki jako takiej żeśmy nie odnaleźli, ale
ale odnaleźliśmy to, co było zdeponowane w lesie. Poza tym jeszcze było dużo łusek od pepeszy, jedna łuska od pistoletu, co nas naprowadziło na miejsce, gdzie został zamordowany Józef Boś. Dużo tego typu jeszcze odkryć czeka na swoich właśnie znalazców, takich ludzi z pasją jak wy. Dużo rodzin poszukuje swoich zaginionych członków rodzin podczas wojny, podczas później lat, pierwszych lat okupacji sowieckiej? No, staramy się współpracować z IPN-em, z policją naszą kamieńską i z prokuraturą. Jeżeli coś trzeba poszukać i kogoś znaleźć, bierzemy czynny udział w tym. Kamień Pomorski, okolice to właśnie miejsca, gdzie ukrywali się walczący z ustrojem, który nastąpił po zakończeniu wojny? Tak. Józef Boś ukrywał się w okolicach Kamienia Pomorskiego, w okolicach, że tak powiem, Gryfic, i to było po lasach głównie ukrywanie, nie? Dzisiaj wasza wizyta tutaj nie mogło was zabraknąć, mimo że do Kamienia Pomorskiego są setki kilometrów. 880 kilometrów, także... Za was to też dzisiaj ważny dzień? Tak, chcieliśmy zamknąć tą sprawę już do końca. Teraz we wrześniu, w dniu urodzin Józefa Bosia, będziemy odsłaniać pomnik. Jesteśmy z IPN-em już ustawieni co do miejsca i postawienia pomnika w tym miejscu, gdzie on pracował, w tym młynie. A czyli tu gdzieś tam u was? Tak. Dziękuję za rozmowę. Tam, gdzie został złapany.